Dziś mija dokładnie 80 lat od napaści Armii Czerwonej na Polskę. W Dzierżoniowie ta pamięć jest cały czas bardzo świeża. W Dzierżoniowie pamiętamy o wrześniu 1939 roku, nie tylko w 80. rocznicę, ale stale. A w związku z tym, że jest okrągła 80. rocznica, to zarówno 1, jak i 17 września czcimy pamięć żołnierzy polskich, którzy stanęli w obronie ojczyzny, no i wielu z nich oddało życie. Dlatego dzisiaj, 17 września, wspominamy tych, którzy zginęli lub później zostali w 1940 roku zamordowani przez Sowietów po klęsce wrześniowej. Jak te wydarzenia dzisiejsze przez Państwa przygotowane będą wyglądały? Dziś mamy drugą część naszego eventu takiego wojskowo cywilnego, patriotycznego. Pierwszy odbył się 15 sierpnia w dniu święta Wojska Polskiego na terenie targowiska, a dzisiaj przy pomniku żołnierzy wyklętych odbywa się druga część tego eventu z udziałem żołnierzy 22 Karpackiego Batalionu z Kłodzka, z udziałem grup rekonstrukcyjnych, z udziałem Sowiogórskiego Stowarzyszenia Strzelców, no i sympatyków i tych, którzy chcą pamiętać o wydarzeniach z 1939 roku. Dla uczczenia tych dwojga, podporucznika Danuty Siedzikówny i podporucznika Jana Wołbota, zostały posadzone dwa dęby symbolizujące pamięć o nich niedaleko naszego pomnika poświęconego wszystkim poległym żołnierzom wyklętym. Że teraz będzie nastąpił uroczysty składanie kwiatów do celebracji osoby i że znicze są do wzięcia na mężczyznę. Z rezydencji białych korpów i chat. Myśmy wciąż